Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu w ten upalny wieczór środowy w Resecie Obywatelskim. Jak w każdą środę, kilka minut po godzinie 21, zaczynamy godzinę bez fikcji. Ja się nazywam Wojciech Szot i używam zaimków on, jego, a naszą audycję można sponsorować. I Ty możesz zostać sponsorem, producentem bądź producentką naszego programu, wpłacając na Reset Obywatelski w serwisie zrzutka.pl 100 zł. Twoje nazwisko lub pseudonim znajdzie się na specjalnej grafice na początku i na końcu losowo wybranego programu emitowanego przez Reset Obywatelski. Jeśli ustawisz 100 zł jako wpłatę cykliczną, będziesz producentem bądź producentką jednego programu miesięcznie. Zapraszam do serwisu zrzutka.pl. Dzięki Waszemu wsparciu możemy przygotowywać jeszcze lepsze programy. Zaczynamy 32. godzinę bez fikcji w Resecie Obywatelskim. Tydzień temu rozmawiałem z fotografem Michałem Szlagą o niesamowitym albumie Brama, o Stoczni Gdańskiej i o tym, co polityka zrobiła ze słowem Solidarność i czy jest jakaś trzecia droga na spojrzenie na ten temat, na rozmowę o tym temacie. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Znajdziecie ją na YouTubie, na Facebooku, na Spotify. Jesteśmy w różnych miejscach, dajcie suba. Zapraszamy na nasz kanał YouTubeowy Reset Obywatelski, zwłaszcza tam dajcie suba. A dzisiaj w tym upalnym dniu Państwa i moimi gościniami są autorki książki przewodnika Pies w mieście, Magdalena Horodyska i Katarzyna Migdał. Zapraszam już do nas. Dobry wieczór wszystkim. Cześć, dobry wieczór. O, pojawił się jeszcze piesek i piesek ma na imię? Bercik. Bercik. Jaki jest Bercik? Jest psem plastrem, jak widać. Temperatura wcale jej nie przeszkadza w tym, żeby się przyklejać i być blisko. Traktuję to, myślę, jako coś równie ważnego z oddychaniem, więc to jest coś, z czym musiałam się pogodzić i przystosować do tego. I jest też szaleńcem, jest petardą, więc mamy co robić. Jak opanować szaleńca? Stopniowo, treningami, różnymi aktywnościami dopasowanymi konkretnie do psa. Tolery są aktywną rasą, więc tutaj wiedziałam, na co się pisze. Czyli na co? Czyli na to, że będę miała psa, który nie będzie sobie siedział spokojnie przez cały czas, który wymaga dużej aktywności spacerowej, który wymaga tego, żebyśmy robiły różne rzeczy razem. Poza ruchem ważna jest też aktywność umysłowa, czyli to, z czym Bercik lubi się mierzyć, z różnymi treningami, z różnymi zabawkami, które są takimi łamigłówkami dla psa. Z różnymi sportami, w których też bierzemy udział, nie tylko takimi, które psa męczą fizycznie, ale też podczas których możemy łamigłówki różne rozszyfrowywać, czyli na przykład w nosewerku. Czyli na przykład? Nosework to jest sport, który polega na tym, że pies wykrywa konkretną substancję zapachową i w tym przypadku pracujemy sobie na cynamonie, goździkach i pomarańczy, więc pies musi znaleźć malutką próbkę gdzieś tam ukrytą w pomieszczeniu czy w terenie, oznaczyć ją w taki sposób, żebym wiedziała, że znalazła daną próbkę i wtedy oczywiście sypią się smakołyki, grat, nagród, pochwał i pies jest bardzo zmęczony, ale przy tym bardzo zadowolony. No właśnie, czy bardzo trzeba zmęczyć psa na spacerze, czy w ogóle w zabawie? Rozsądnie trzeba to zrobić, na pewno. Czyli nie chodzi o to, żeby rzucać piłkę przez cały spacer i uzależnić psa od niej, tylko w taki sposób balansować na tej granicy między zabawą, spacerem, eksploracją środowiska, żeby pies po prostu mógł być spokojny i zachować to zen, o którym w książce tak dużo piszemy. Ojejku, przepraszam, ale te dzisiejsza niezbyt normalna temperatura powoduje, że mój organizm i mój aparat dźwiękowy szaleją. Tak jak pisałem w zapowiedzi audycji, bardzo jest dużo pozytywnych informacji ze schronisk i różnych miejsc, gdzie są psiaki, że państwo w ramach pandemicznej przerwy lockdownowych zajęć postanowili zająć się też pieskami. To jest super wiadomość i się wszyscy z tego cieszą. Schronisko warszawskie na Paluchu notuje rekordowo niską liczbę psiaków, które są do adopcji, więc to są dobre wiadomości. A czy są jakieś złe wiadomości, które wypływają z lockdownu i właśnie z tej naszej aktywności wobec piesków?
Niestety tak, ponieważ wraz z rosnącą liczbą adopcji rośnie też liczba takich adopcji, czy też zakupów nie do końca przemyślanych. Tak? Wiele osób, które zaczęło nagle mieć dużo więcej czasu wolnego lub po prostu spędzać więcej czasu w domu, pracując zdalnie, stwierdziło, że okej, to jest ten moment, kiedy mogę wreszcie mieć psa. Jest też sporo osób, które poprzez właśnie ze względu na pandemię czuło się trochę osamotnionych, więc pies wydawał się takim idealnym kompanem, dopełnieniem życia. Natomiast my już widzimy też po tym, co się dzieje u nas w szkole, że nie wszystkie te decyzje były do końca przemyślane, albo wybór psa konkretnego też nie był do końca przemyślany, także no, wynikają z tego najróżniejsze problemy. Taki najpowszechniejszy obecnie to jest problem z separacją. Psy, które przez wiele miesięcy były w domu cały czas w towarzystwie swoich ludzi, teraz gdy wielu właścicieli wraca do biur, wraca do swoich normalnych obowiązków, nagle te psy zostają same i okazuje się, że zupełnie nie są do tego przyzwyczajone i przystosowane. I tutaj są problemy chociażby związane z wokalizacją, czyli psy wyją godzinami w domu, potrafią niszczyć różne sprzęty. Wiele z nich po prostu czuje lęk, czuje się zestresowanych, ale są też psy, które robią to najzwyczajniej w świecie z nudy. Także tutaj różne podłoże mogą być z tego problemu. No dobra, czyli bo ja na przykład, ja mam psa jakby, ale to nie znaczy, że nie oglądam innych piesków, taki nie jestem aż taki bardzo wierny, znaczy jak się ma psa, można oglądać inne pieski, a jak się ma faceta, można oglądać innych facetów moim zdaniem, no więc ja sobie oglądam inne pieski i na przykład sobie myślę, że korgi byłby taki super, zwłaszcza, że teraz się zrobiły bardzo modne też korgi i one mają takie ładne dupki, takie ładne ryjki i są takie zawsze uśmiechnięte, w ogóle niesamowicie. Ale na przykład zacząłem czytać właśnie, że te korgi to takie trochę trudne pieski są. Nie wiem, czy dałbym radę. Na ile możemy wcześniej się ubezpieczyć właśnie przed takim trudnym pieskiem, z którym nie damy sobie rady? Dobrze powiedziałeś, oceniłeś swoje możliwości też i powiedziałeś, że nie wiesz, czy dałbyś sobie radę. To jest taki punkt wyjścia. Musimy my się dopasować do psa, jeżeli zwłaszcza wybieramy konkretną rasę, musimy ocenić, czy damy radę. Ponieważ nie jest to takie oczywiste. Każdy pies ma swoje predyspozycje, każdy będzie wymagał różnego podejścia też szkoleniowego, aktywności tego, ile czasu z nim spędzimy. I oczywiście razem z rasą i z tym, jak pies wygląda, niesie się cała pula różnych cech, które są przekazywane, jeśli chodzi o takie codzienne życie, tak, i charakter psa. Taki korgi na przykład, poza tym, że ma piękną dupkę, krótkie nóżki i urocze uszy, to tak naprawdę jest, musimy pamiętać, że to jest pies pasterski. To są psy, które chętnie używają zębów, które przy biegających dzieciach nie zawahają się, żeby gdzieś tam skubnąć w łydkę na przykład, więc warto się zastanowić, czy podołamy takiemu psu i czy on będzie spełniał też nasze oczekiwania. I czy się odnajdzie w miejscu, w którym mieszkamy. Tak, to też ma znaczenie. No właśnie, ten mit pies w bloku, bo to jest taka chyba odwieczna kłótnia z tym psem w bloku, że może, nie może być, jak wy się na to zapatrujecie? Obie mieszkamy w bloku i mamy po dwa psy, więc wiesz, tutaj jednoznacznie... Dzień dobry, witam w bloku z jednym psem, tak? No, także tutaj pod tym względem trzeba przede wszystkim ocenić, ile czasu możemy spędzać z psem na zewnątrz, ile czasu możemy mu poświęcić. Także tutaj sama kwestia przestrzeni nie jest aż tak kluczowa. Chociaż zdarzają się psy, którym tej przestrzeni więcej potrzeba, bo wyobraźmy sobie bardzo małe mieszkanie i Bernardyna w środku, przez którego musimy przechodzić właśnie w każdym momencie, jeśli tylko poruszymy się po mieszkaniu. To też warto wziąć pod uwagę. Czyli musimy wziąć pod uwagę nasze predyspozycje, możliwości, naszą przestrzeń, co jeszcze? No i trzeba się też trochę przygotować i poznać wybraną rasę czy typ psa, jaki chcielibyśmy mieć, bo najczęściej to zresztą widać po naszych kursantach, że przychodzą do nas często z psami, które dopiero poznają. Tak? Ludzie nabywają szczeniaka, bo spodobała im się rasa, przeglądali album ze zdjęciami, stwierdzili, okej, po takim krótkim opisie, jeżeli ktokolwiek z naszych widzów miał kiedyś album ras w rękach, to na pewno
widział, czytał, że ten opis rasy to jest zaledwie kilka linijek tekstu, bardzo lakonicznych i bardzo tak naprawdę trudnych do jednoznacznej interpretacji. I to właściwie nam niczego nie mówi o danym psie. To, że jest lojalny, jest świetnym stróżem, że lubi dzieci, to zupełnie nie znaczy nic tak naprawdę. Jeżeli nas jakaś rasa bardzo interesuje, to tak naprawdę pierwszym krokiem powinien być przegląd hodowli, nawet takich najbliższych, lokalnych. Można do hodowcy zawsze zadzwonić, zapytać, poprosić o spotkanie. Można umówić się nawet przez media społecznościowe na spacery z innymi właścicielami psów danej rasy. I coś takiego już na pewno nam powie dużo więcej niż zwykły obrazek gdzieś w albumie albo właśnie opis w internecie. A te opisy ras, które można znaleźć w sieci, to jest coś strasznego. Także tym w ogóle bym się nie kierowała. Jeśli miałabym wskazać coś, czego najbardziej nienawidzimy, to właśnie będą takie artykuły o danej rasie, które są laurką właściwie, zbitkiem różnych innych ras, które można tam wpakować do środka, nic to nie wnosi, a jeżeli szukamy psa i spodobania nam się rasa, to my się koncentrujemy na tym, co dobre. Czyli Border Collie jest takim mądrym psem, aktywnym, to nam się wydaje, a spacer. Najinteligentniejsza rasa świata. Szybko się uczy, to się każdy chce takiego psa. Super. A okazuje się, że źle prowadzony Border Collie jest potworem, z którym ciężko żyć, więc pod tym względem no, tu nie można się kierować tylko takimi lakonicznymi opisami. My też w książce wskazywałyśmy na taki przypadek, dosyć stały się popularne wyżły weimarskie, one są przepiękne, takie srebrno-szare i były kupowane wielokrotnie, ponieważ pasowały do wnętrz szarych, klasycznych, takich nowoczesnych, tak? Pięknie się komponują z kanapą, tylko one rzadko na tej kanapie chcą leżeć, najczęściej to chętnie ją rozerwą na strzępy, jak się nudzą, więc tak to wygląda. Ja tu muszę niestety kierować jego dźwiękiem, co mi absolutnie zaburza płynność naszej rozmowy, dlatego nie będę kierował tym dźwiękiem. To informacja, że można dobrać sobie psa do koloru kanapy, znaczy, ja wiem, że ludzie są różni, ale czasem mnie to jednak zaskakuje. Nas też, ale to jest bardzo przykre, bo to później rodzi bardzo dużo frustracji z jednej i z drugiej strony. I z tym, co zdarzamy na co dzień też. I co taki sfrustrowany człowiek może zrobić? Właściwie chyba tylko pójść do was. Tak, tylko wiesz, my też musimy znaleźć sposób na to, jak pracować z kimś, kto często nie lubi swojego psa. Który ma go dosyć w wielu sytuacjach. Bo nie ma ochoty z nim ćwiczyć. Tak? Jeżeli bierzemy sobie pod dach aktywną rasę, typu owczarek, wyżeł, terier, no całą masę jeszcze tutaj można by było wpisać ras, które potrzebują takiej aktywności i bierzemy sobie po prostu jako psa towarzysza, zakładając, że raczej nie będziemy chcieli ani nauczyć się, jak z tym psem pracować, ani poświęcić czasu na swoją też edukację, nie tylko jak nauczyć psa, jak ma wykonywać moje komendy, bo to też nie są robociki, tylko tutaj cała masa pracy leży po stronie właściciela na początku. Ale też no, tutaj mówimy dużo o rasach aktywnych, ale też nie można zapominać, że takie rasy, które uchodzą za kanapowe, typu Yorki, Maltańczyki, te małe pieski, one też mają swoje typowo psie potrzeby i często one są bagatelizowane przez ludzi. Także jeżeli właściciel traktuje swojego Maltańczyka jako pieska do torebki, to prawdopodobnie będzie to taki klasyczny Maltańczyk oszczekujący wszystko i wszystkich dookoła, taki mały szczekający piesek. Natomiast jeżeli taki Maltańczyk trafi w ręce osoby, która chce coś z tym psem zrobić, to jest kilka Maltańczyków, które z powodzeniem startują na przykład w zawodach z posłuszeństwa sportowego i odnoszą niezłe wyniki. Także można wiele z takim psem. Czyli może być tak, że te Yorki nie będą, ja przepraszam za to wyrażenie, ale napierdalać na tej ulicy cały czas? Jest to możliwe. Tak. Najczęściej jest to po prostu, no są to błędy wychowawcze. Bo ja mam takie doświadczenie z chodzenia z moim psem po okolicy, że te małe pieski to są najbardziej zeschizowane, tak szczerze mówiąc. Znaczy większość małych piesków po prostu non-stop szczeka. Ja nie wiem, może niektórzy są muśnikami tego, ale ja nie. To wynika przede wszystkim z tego, że trochę małe psy są traktowane z takim przymrużeniem oka. No wiesz, jak masz wielkiego owczarka, to inaczej go traktujesz niż jak Maltańczyka czy Yorka, którego można wziąć pod pachę awaryjnie. A to są takie same psy, które też potrzebują wyznaczania granic, treningu, tego, żeby te dobre nawyki wprowadzać.
No a okazuje się, że nie jest to takie oczywiste, bo po prostu łatwiej nimi zarządzać nawet poprzez takie fizyczne zabranie psa. Czyli co, stereotypy są najgorszym wrogiem właściwie wychowania? Tak, zdecydowanie. A poznałyście kiedyś, miałeś taką sytuację, właśnie mówiłeś o tych opisach psów, one są rzeczywiście bywają dość niesamowite i mocno odleciane od rzeczywistości, to znaczy te pieski to tam po prostu pachną i nie strają nigdy zwłaszcza, i nigdy nie chorują w tych opisach, a spotkałeś się z takim sytuacją, że ten pies właśnie zupełnie nie pasował, nie zachował się jak ta rasa powinna się zachowywać, to się często zdarza? Zdarzają się, ale najczęściej to wynika z tego, że gdzieś jakiś tam mimo wszystko w obrębie linii danej hodowlanej pojawiły się osobniki, które na przykład nie spełniały tych wszystkich, nie miały tych wszystkich cech takich wyraźnych, tak? Czyli tak jak w przypadku, nie wiem, labradorów jest to aport, który jest dla nich zupełnie naturalny, to tak podczas łączenia osobników, które tego aportu nie mają, tak, to nagle okazuje się, że później mamy psy, które zupełnie nie prezentują tych cech, jeśli chodzi o predyspozycję, zachowane są tylko te cechy zewnętrzne, czyli ten eksterior. Tak, jest sporo owczarków niemieckich na przykład, które są lękliwe, tak, a z założenia miały to być psy bardzo pewne siebie. W tą stronę. Jest sporo golden retrieverów, które mają problemy z bronieniem zasobów, czyli potrafią wykazywać agresję, jeżeli chcą ich zabrać, tak, z pyska, a też uchodzą za fantastyczne psy do dzieci. Mhm. Więc takich odchyłów od opisów jest sporo. Czyli zawsze trzeba najlepiej poznać pieska. Dobrze, no to poznaliśmy już, wybraliśmy sobie psa i co, o czym trzeba teraz pomyśleć, no bo już powiedzmy jesteśmy właśnie z tą hodowlą czy ze schroniskiem umówieni, tu od razu mówię, nie wchodzimy dzisiaj w temat czy kupować, czy adoptować, bo błagam, zarąbiemy się z komentariatem i nigdy nie rozwiążemy tego węzła gordyjskiego, nigdy, proszę Państwa. Jeżeli chcą Państwo adoptować, adoptujcie, zachęcamy. Chcecie kupić? Kupcie se, tylko uważajcie. No właśnie, tyle. Koniec tematu. Więc jak już wybraliśmy, kupiliśmy, adoptowaliśmy sobie pieska, no to o czym trzeba pomyśleć? O tym, żeby go poznać przede wszystkim, żeby też nie zalać go od razu taką wielką ilością różnych komend, ćwiczeń, tylko żeby dać mu czas na to, żeby w ogóle pokazał, jaki jest. Jeśli chodzi o kupno psa, no to najczęściej są to szczenięta mimo wszystko, więc one też muszą mieć czas, żeby poznać opiekunów, zapoznać się z nowym miejscem. A jeśli chodzi o adopcję, no to tutaj najczęściej jest tak, że psy pokazują, jakie są, dopiero kiedy oswoją się z danym miejscem. To zwłaszcza w przypadku starszych psów. I ma to znaczenie pod tym względem, że często adoptując psa też nie wiemy, jaki on do końca jest i to wychodzi z czasem, więc ten czas jest kluczowy, żeby zacząć, a później no szkolenia. Tak, i jeszcze ja chciałam powiedzieć ważną rzecz, jeżeli bierzemy do domu szczeniaka, to on jest słodki, rozkoszny i wszyscy się nim zachwycają, natomiast trzeba pamiętać, że ten szczeniak też potrzebuje zasad od samego początku, bo jeżeli stwierdzimy, że to jest tylko mały szczeniak, on może wszystko, nie będziemy absolutnie niczego wymagać, nie będzie żadnej rutyny dnia, będzie panował chaos, to za kilka miesięcy pies będzie sfrustrowany, a my będziemy tym psem zmęczeni. Także już od samego początku jakoś staramy się układać no, tak te relacje z psem, żeby on miał poczucie bezpieczeństwa, a my żebyśmy też jakoś z tym psem funkcjonowali spokojnie. Ale jak powstrzymać się od notorycznego głaskania, rozpieszczania i ojeju, mój słodki bąbelku? No trzeba sobie do głowy wbić, że to głaskanie też nie służy temu, żeby pies zachował jakieś tam wewnętrzne zen. Dla wielu szczeniąt samo głaskanie jest dosyć irytujące. Weź pod uwagę to, że im się wyrzynają zęby, one są nadwrażliwe przy tym, gryzą co popadnie, łącznie z naszymi kończynami, więc żeby tak zachować jakiś zdrowy balans, no to trzeba tutaj się też kontrolować. I też jeżeli bez przerwy będziemy psa głaskać, nawiązywać z nim kontakt, no to wyjdzie tak, że ten pies będzie od nas uzależniony po kilku dniach, będzie uzależniony od tego kontaktu, będzie takim gnojkiem atencjuszem,
który potrzebuje, bo nie wie nawet jak być sam gdzieś tam koło nas, a nie bez przerwy z nami. I to jest bardzo takie egoistyczne z punktu widzenia właściciela, w sensie, że nam bardzo jakby podoba się to najczęściej, że te psy są do nas takie przywiązane, że tak za nami chodzą, że tak się bez przerwy cieszą, jak nas widzą i oczywiście to jest super, natomiast musimy też pamiętać, że jeżeli chcemy tego psa wychować na takiego stabilnego, starszego psa, to on powinien się czuć bezpiecznie nawet wtedy, kiedy nas obok nie ma. Także to zostawanie w samotności i takie wprowadzenie trochę takiego zdrowego rozsądku poza naszymi emocjami ludzkimi jest bardzo ważne. To jest atencyjny gnojek, który bardzo słucha tego, co Magda mówi w danej chwili. Jestem ulubioną ciocią. No właśnie, lepiej mieć ulubioną ciocię, która rozpieszcza, niż pana, który, czy właścicielkę, która rozpieszczasz tak bardzo. I tak to właśnie wygląda. Tak to wygląda, że ja jestem tym złym policjantem w tej relacji, tak? Więc też staram się uczyć Bercika, że może przebywać obok innych ludzi i niekoniecznie zamęczać swoim jestestwem. A co jak inni zamęczają nasze pieski swoim jestestwem? Jak inni? Tak. No, najczęściej to jest na ulicy, zwłaszcza jak mamy super ładnego szczeniaka i wszyscy mówią, o, jaki piękny, ręce wyciągają do tego psa, a ten pies czego się uczy? No tego, że przede wszystkim te spacery wiążą się z dużymi emocjami, z dużą ekscytacją, z pobudzeniem, bo mało który szczeniak wychodzi z takiej interakcji w spokoju. Uczy się też tego pies, że niestety trudno jest ignorować przechodzących ludzi. No i to też jest taka temat taki, który powtarzamy regularnie na szkoleniach i też fałkowałyśmy w książce, pies to nie jest dobro wspólne. To nie jest takie dobro, którym warto się dzielić ze wszystkimi i nawet nie powinno się, więc to my dbamy o ten bufor bezpieczeństwa, o to, żeby pies nie był bez przerwy dotykany przykładowo podczas spacerów. To jest bardzo trudna audycja, ponieważ ja mam tak zwane odpieskowe zapalenie mózgu, czyli jak widzę pieska, to mój mózg jest na poziomie tego pieska przez cały czas, ale staram się słuchać tych samych, mam nadzieję, że Państwo słuchają Magdaleny i Katarzyny w naszej audycji i będą zadawać pytania, bo jest to wyjątkowa okazja, żebyście to Wy zadali pytania, które Was nurtują i które chcecie poznać odpowiedzi, więc ja bardzo zachęcam, staram się ogarniać jak zawsze komentarze, rozmowę oraz Bertiego, który skrada mi tutaj jedną trzecią. Bercika. A czyli, nie, to, czyli to nie jest zdrobnienie od Bertiego, tylko po prostu jest Bercikiem. Nie, to jest jak śląski chłop, który jest kuczką. Padłam ofiarą własnego żartu, ale to już długi temat na inną rozmowę. Czyli trzeba uważać z nadawaniem imienia psom. Miała mieć na imię Lulu. Ale wyszło jak wyszło. Lulu na moście, to się tak filmowo bardzo kojarzy. Bercik rzeczywiście bardziej śląsko. Obserwuję sobie czmiela, który właśnie wleciał do mojego mieszkania. Mam nadzieję, że go później znajdę. Albo bo go będzie później pies szukał. Mój pies się na przykład boi much. A wasze psy? Mój jeden poluje, drugi się też boi i ucieka. Moje chyba nie zauważają. Więc tutaj co pies to obyczaj. Zawsze mnie to bardzo rozbawia, jak taki wcale nie taki mały pies na widok much po prostu drży wręcz. Jest to bardzo trudne, ale właśnie. No psy, jak same mówicie, boją się dość często i często trzeba dać im bezpieczną przestrzeń. Ciężko jest to zrobić w mieście, które jest głośne, które jest pełne zapachów, ale też gorące, rozgrzane. I co możemy zrobić na takich spacerach, właśnie poza odganianiem wszystkich, którzy cmokają na naszego psiaka? Powiedziałeś, że gorące, to może od tego zaczniemy, tak? Tak, bo to dzisiaj jest to palący wręcz problem. Tak, Magdalena. No cóż, spacery z samego rana, to jest ostatnio nasza codzienność, czyli spacer o 6, taki jeden dłuższy, jeszcze zanim zrobi się upał. I kolejne spacery, jeżeli jest taki dzień jak dzisiaj, czyli powyżej 30 stopni, staramy się już wychodzić z psami na tak zwane spacery techniczne, czyli
potrzeby fizjologicznej do domu, bo faktycznie ta pogoda może dawać psom się mocno we znaki. Trzeba pamiętać, że psy nie pocą się tak jak my przez skórę, tylko one regulują swoją temperaturę głównie przez zianie, troszkę tam przez łapki, ale głównie właśnie to jest ta regulacja przez zianie. I teraz te łapki mają przechlapane, bo jak się dotknie chodnika, to on jest tak potwornie tak rozgrzany, że parzy łapy. Tak. Także tutaj prowadzimy psy po chodnikach, po trawnikach, w miejscach zielonych jak najbardziej, żeby jednak psy nie musiały dotykać tych jezdni chodników. Jeżeli ktoś korzysta z kagańca, to trzeba pamiętać, że szczególnie w takie upały nie wolno jest psu zakładać tych ich kagańców wąskich, które uniemożliwiają otwarcie pyska. Taśmówek. Są specjalne kagańce fizjologiczne, w których pies może swobodnie otworzyć pysk, może nawet przez nie pić wodę z miski, więc wtedy korzystamy z takich. Te kagańce taśmowe to w ogóle jest taki dość specyficzny wymysł. No bo to jest miękkie, to wygląda tak dużo mniej groźnie niż taki zwykły kaganiec chociażby metalowy i ludziom się to bardziej podoba, natomiast jego zastosowanie jest czysto weterynaryjne, tak? No weterynarz jak musi wykonać jakiś zabieg przy psie, no to żeby... Niekoniecznie tego pragnie. Tak, no to dla bezpieczeństwa taki kaganiec taśmowy jest okej, okay, ale tak do spacerów to on się zupełnie nie nadaje. A co jeszcze z takich właśnie utensyliów psich was na przykład, nie wiem, przeraża, czy uważacie, że powinny być wycofane albo zupełnie zakazane? Już nie mówię o tym, że nasze pieski są karmione albo dokarmiane, albo wyposażane w masę chińskiego gówna, ale to już jest inna sprawa, to już jest kwestia naszej odpowiedzialności za plastik i przyszłość tej planety, ale z takich bardziej przerażających rzeczy. Właściwie to ja bym na pewno spaliła gdzieś tam w wielkim piecu wszystkie smycze, które są dołączane do wyprawek dla szczeniąt, które mają metr albo metr 10. I to jest coś, co zupełnie się nie sprawdza i jest też takim sprzętem, który w żaden sposób się nie przydaje, bo ten pies ma za mało przestrzeni, ruszy się tylko dwa kroki i już jest skupowany. Często jest problem z ciągnięciem na smyczy wtedy. I właściciel zadowolony, i szczeniak wkurzony, czy pies też docelowo. To fajnie się sprawdza, jeżeli mamy przejechać metrem trzy przystanki i wyprowadzić psa, ale później zawsze ta smycz miejska powinna mieć koło 2,5-3 metrów, żeby mimo wszystko dawać psu możliwość, żeby sobie eksplorował przestrzeń. Także to jest coś, co do piekła powinno trafić. No i też sprzęt powinien być dobrze dopasowany, tak? Szelki nie powinny tylko być ładnie wyglądające i najbardziej kolorowe, ale przede wszystkim dostosowane do anatomii psa. Czyli takie najlepsze szelki są takie, które nie blokują łopatek, bo jeżeli sobie spojrzymy na budowę psa, to psie łopatki się wpisają w zupełnie innej płaszczyźnie niż nasze. I jeżeli na przykład korzystamy z szelek z takim grubym pasem, który zabudowuje całą klatkę piersiową, to są takie popularne w jednej firmy, gdzie tam wszyscy. No, jeżeli mamy psa, który jeszcze dodatkowo lubi ciągnąć na tych szelkach, no to gdzieś tam ten ruch mocno ograniczamy. Także tutaj też obroża to też nie powinna zwisać jak korale luźno, tylko powinna być dosyć dobrze dopasowana, mniej więcej na 2 cm luzu, żeby była też dla psa wygodna. A słyszałyście o obrożach elektrycznych? Tak. No właśnie, tak bym dorzucił do tego, do tej wyliczanki, bo to bardzo dobrze brzmiało w opisie. Ja powiem, że jak przy pierwszym psie, jak przeczytałem opis, że to taka obroża, że on będzie taki grzeczniejszy i tak dalej, to przez pierwsze 5 sekund myślałem sobie, super sprawa w ogóle. Zacząłeś tematy trudne i musimy się oficjalnie do tego odnieść też. Presja w szkoleniu psa istnieje. Często jest tak, że stosujemy tę presję zupełnie nie wiedząc o tym. Jest, oczywiście podczas szkoleń my też się skupiamy na metodach pozytywnych i przede wszystkim na tym bazujemy, ucząc psa różnych nowych rzeczy i wprowadzając te dobre nawyki, ale tej presji w niektórych przypadkach nie da się uniknąć. I też tak jak widelcem można sobie zrobić krzywdę, tak samo uważamy, że różnymi awersyjnymi metodami, jeżeli są niewykorzystywane mądrze, można zrobić psu krzywdę. Natomiast to nie jest tak, że... Jeżeli ktoś w ogóle komuś wpadł akurat do głowy pomysł, o, może zastosuję taką obrożę elektryczną psa, to przede wszystkim nie robimy tego sami, bo to jest narzędzie, które wymaga naprawdę ogromnej odpowiedzialności od osoby, która ją używa, bo nieodpowiednio użyta może zrobić psu ogromną krzywdę.
Natomiast jeżeli ktoś ma odpowiednie umiejętności, wie jak ją zastosować, wie w jakim przypadku, a kiedy absolutnie nie, rozumie też zasady uczenia się i chociażby takie wzmocnienie negatywne to nie jest obce pojęcie, tylko ktoś doskonale wie, z czym ma do czynienia, to może być to narzędzie, które na przykład umożliwi bieganie luzem psu, który na przykład w innych warunkach goniłby za zwierzyną, tak? I innymi metodami byśmy nie byli w stanie nauczyć tego psa skutecznego przywołania. Także tak, ale odpowiedzialnie, z głową i moim zdaniem wyłącznie pod okiem dobrego, doświadczonego trenera. Czyli znowu najważniejsze jest to, co my potrafimy i co my wiemy, a wcześniej właściwie. Tak, najgorsze jest takie, myślę, trochę łapanie się różnych nowych pomysłów. Coś się przeczyta, testuje się na psie, o ile to jest kwestia nowych smaczków, to w najlepszym wypadku skończy się to jakąś katastrofą żołądkową. Ale jeżeli już bierzemy pod uwagę szkolenie, to tych metod jest sporo. Warto się uczyć od kogoś, kto ma w tym doświadczenie, więc też zawsze powtarzamy, że szkolenie to nie jest magia. Mamy cały rozdział na ten temat. Szkolenie to nie magia, bo to nie jest magia, tylko to jest kwestia wyrobienia dobrych nawyków poprzez wiele, wiele powtórek, poprzez generalizowanie tego, co pies powinien umieć, czyli to, że pies fantastycznie się sprawdza na własnym podwórku oraz w domu, nie sprawi, że będzie równie dobrze funkcjonował na przykład w centrum miasta, gdzie tych rozproszeń będzie znacznie, znacznie więcej. Także generalizacja, dobre metody, no i nie ma uniwersalnej metody dla każdego psa. To też trzeba wiedzieć. Nie jest tak, że pójdziemy i jedną metodą załatwimy wszystkie psy kolejno i jest to takie powtarzalne. Tak nie jest. Nawet z głuchego siadu można nauczyć psa na tysiąc różnych sposobów, więc pod tym względem trzeba się dopasować do psa na pewno. No to tak jak z wiązaniem sznurówek. Są dwie podstawowe metody wiązania sznurówek i każdy z nas dzielimy się na osoby, które zawiązują jedną lub drugą metodą. A wejdź na YouTube'a, tam znajdziesz 115 różnych innych sposobów wiązania sznurówek i nagle się okaże, że wiesz. Można jeszcze również. No wchodząc na YouTube'a, to na każdy temat można znaleźć 115 różnych rozwiązań i to bywa jednak dość frapujące oraz zajmuje bardzo dużo czasu przeglądanie tego. To co opowiadacie, to właściwie tak na dobrą sprawę, oczywiście pracujecie ze zwierzętami, ale jaki procent tej roboty to jest praca z człowiekiem i nad człowiekiem? 90. Tak właśnie stawiałam na 90 czy 95 nawet. Tak, to przede wszystkim jest praca z człowiekiem, bo też no, wychodzimy z takiego założenia, jeżeli my nie przekonamy człowieka, nie zmotywujemy go odpowiednio, to on z tym psem nie będzie pracował. My możemy na jego psie, jeżeli przychodzi do nas klient na zajęcia, chociażby nawet indywidualne, możemy tego psa wziąć na chwilę, pokazać jak wykonać dane ćwiczenie, ale całą robotę musi odwalić właściciel właśnie podczas spacerów, poprzez powtarzanie wszystkich tych rzeczy, których na lekcji z nami się nauczy. Także to jest troszeczkę tak, jak uczymy się angielskiego, tak? Nauczyciel może z nami pewne rzeczy przećwiczyć, ale nie włoży nam słówek do głowy. I tą pracę domową musimy wykonać w domu sami. Podobnie jest ze szkoleniem psa. Widzę Państwa pytania, właśnie jak mówimy o użytkownikach i użytkowniczkach, opiekunach i opiekunkach. Pytanie Charlie Belt, które kropelki na kleszcze najskuteczniejsze, bo zaraz problem wróci? Problem jest cały czas moim zdaniem, więc to kleszczy jest teraz tak dużo. Przyznamy, nasze psy są na tabletkach, ponieważ żadne inne specyfiki się nie sprawdzały i tych kleszczy jest tak dużo, że akurat Odwi, moja suczka, przyszła babesiozę, którą Wester też, ledwo z tego wyszły, więc stosujemy tabletki, kropelek nie, także nie możemy się wypowiedzieć na ten temat. No właśnie, ale ważne bardzo jest to, żeby powiedzieć dość głośno, że właśnie to nie jest tak, że temat za chwilę wróci, tylko że niestety już teraz temat jest całorocznym tematem. Tak, zdecydowanie. Dzisiaj po spacerze w lesie mój pies wrócił z kleszczem wbitym w dolną powiekę. No, on jest akurat zabezpieczony tabletką, więc to działa w ten sposób, że jak kleszcz się wbije, to zaraz usycha i odpada. Natomiast trzeba być czujnym jednak cały czas. Widzę, że Państwo tutaj bardzo obroże elektryczne zainteresowały i wzburzyły, ale myślę, że Magdalena i Katarzyna już wyraźnie powiedziały,
ktoś mi tu przejechał za szybko pod oknem, już wyraźnie opowiedziały, że to naprawdę tylko w dobrych rękach i takich rękach, które wiedzą, jak z tym zrobić użytek, jest odpowiednie. I to zawsze jest decyzją opiekuna, czy z tego skorzysta, czy nie. Tak, więc to nie jest tak, że każdy pies musi, albo żaden pies nie powinien. No to jest jak wszystko tutaj w psim świecie, czyli to zależy. Mhm. Czy psy się śmieją? Barcik na pewno. Barcik ma poczucie humoru wielkie. Jest taką suszką, która bardzo dużo ma takiej radości w sobie i widać, że potrafi tam się wygłupiać ze mną. Więc to jest ewidentnie tak, że mogę potwierdzić. A jak tam z antropomorfizacją? Wiesz co, no tego bym nie przekładała. Psy mogą być w dobrym nastroju, tak? Mogą być radosne i raczej w ten sposób bym to postrzegała. Nie przekonując się jakichś głębokich cech ludzkich w tym, bo zwierzę jest zadowolone i to okazuje. A z drugiej strony to, co może się wydawać uśmiechem, czyli taki wytrzeszcz jeszcze połączony z ziajaniem też, tak, że pies ma kąciki właściwie prawie że przy uszach, to często jest oznaką stresu, wręcz przeciwnie. Tak? Wcale nie oznacza, że pies jest taki zadowolony i uśmiechnięty, tylko że może też w jakiś tam stopniu odczuwać stres. Ale antropomorfizacji nie lubimy. Tak, nie lubimy tego pod tym względem, że łatwiej jest mimo wszystko pracować, poznać swojego psa, jeżeli założymy, że on jest psem. On ma swoje emocje oczywiście, ale niekoniecznie musi być mu przykro, jak nasika gdzieś tam za zasłonką i przychodzi do nas skruszony, bo tak się nie dzieje. Więc często dorabiamy sobie różne teorie na temat tego, jak pies się zachowuje, co czuje, a tutaj my mimo wszystko mamy do czynienia ze zwierzęciem, które żyje tu i teraz i to jest bardzo ważne. No właśnie widzę to życie tu i teraz. Jakiś sznurek, nie wiem skąd on się wziął, także tak, to są takie wieczorne skarby, które Barcik mi w darze przynosi. Państwo, którzy będą nas słuchać bez wizji, bo to jest takie radio, w którym jest wizja, ale też na Spotify Państwo będą nas słuchać bez tej wizji, to ja może jeszcze powiem, bo przez cały czas towarzyszy nam Bercik. Bercik jest, no właśnie Katarzyna, ty opowiedz, jaki jest Bercik? Bercik jest półtoraroczną tolerką, która wieczorami uwielbia znosić mi różne zabawki i to jest taki moment takiego kokoszenia się bardzo często, więc jest to bardzo aktywny, roześmiany pies, tak bym ją opisała. A jak, co czy robić sobie od psa wakacje? Bo ja sobie tak czasem myślę, że potrzebuję wakacji od psa. Jeżeli tylko czujesz, że potrzebujesz, to jak najbardziej jest to znak, że może warto o tym pomyśleć. Tak? To nie jest tak, że jak bierzemy psa, to musimy każdy dzień do końca jego życia spędzać razem, bo inaczej jego dobrostan zostanie zaburzony. Tak nie musi być. Tak? Takie uczenie samodzielności, uczenie tego, że nie zawsze to my będziemy się psem zajmować, czasem to może być ktoś inny, pet sitter, inny członek rodziny, czasem pies może zostać w hotelu. To może być zupełnie normalny stan rzeczy dla psa. A teraz żebyśmy jeszcze przyszli do książki Pies w mieście, jak wypracować dobre nawyki, by spokojnie żyć z psem w miejskiej dżungli. To jak się w ogóle zaczęła ta wasza przygoda z psiakami? To jest tak, że dom rodzinny, dziesiątki piesków i tak dalej, czy nie, czy dopiero będziecie odkryłyście? Nie tak. U mnie tak było. Pozdrawiam tu z tego miejsca moich rodziców, którzy prowadzą hodowlę akit, w związku z tym ten dom był zapsiony odkąd pamiętam. Tak więc siłą rzeczy gdzieś tam te zainteresowania też zmierzały w tym kierunku i naturalnym było to, że psy się pojawią, tak, i że będę miała psy. U mnie to było trochę inaczej. Tak, u mnie to było mniej więcej tak, że studiowałam zupełnie kierunek niezwiązany ze zwierzętami. W pewnym momencie zaczęłam dość często jeździć konno i wkręciłam się właśnie w pracę ze zwierzętami. Bardzo mi się podobało, jak taki trening może wyglądać, jaki jest sposób uczenia, trenowania takich zwierząt. A później, gdzieś zupełnym przypadkiem, zobaczyłam, że istnieją też sporty z psami i że to może być jeszcze bardziej fascynujące. I od tamtej pory zaczęłam już intensywnie szukać sobie różnych kursów, szkoleń. Później trafiła do mnie moja obecna suczka Wesper,
która teraz ma 10 lat. I później tak, dobudowywałam kolejne cegiełki, zaczęłam studia związane ze zwierzętami. Później spotkałyśmy się z Kasią po raz pierwszy. Historia, bo my się spotkałyśmy na zawodach triatlonowych, gdzie byłyśmy jako kibicki. Nie wiedziałyśmy o sobie zupełnie nic i nagle okazało się, że o, jednak możemy pogadać o czymś innym niż tam machać tylko i klaskać. I okazało się, że na tyle się dobrze zgadałyśmy, że niewiele później pojawił się blog. I w zasadzie założyłyśmy go nie znając się dobrze, ale to był strzał w dziesiątkę. Tak, bo od tamtej pory tych zawodów triatlonowych umawiałyśmy się z naszymi psami na spacery. I tak po prostu od słowa do słowa okazało się, że ten blog może, czemu nie, to okazało się świetnym pomysłem. No i naturalnie parę lat później szkoła, którą prowadzimy do teraz. O co najczęściej pytają czytelnicy waszego bloga? Jak mogłybyście tak pogrupować tematy, które najbardziej właśnie interesują czytelników, czytelniczki waszego bloga? Na pewno socjalizacja szczeniąt i w ogóle wychowywanie szczeniąt. Tam zdarzają się przede wszystkim pytania o to, jak wychodzić na zewnątrz, co robić, na co pozwalać, na co nie pozwalać, jak radzić sobie z gryzieniem, więc to jest też taki standard. Kolejna grupa to są osoby zainteresowane sportami, z psami. Tak, to myślę, że tak to jest ważne. I też sporo takich porad typowo szkoleniowych, lifestyle'owych, tak? Jak ten spacer zaaranżować, jak sprawić, żeby z psem łapać lepszy kontakt, jak w ogóle sprawiać, że pies będzie miał taki sensowny, zrównoważony kontakt z innymi psami, więc to dotyczy takiego codziennego życia przede wszystkim. No właśnie, jak te psiaki ze sportem, bo ja czasem obserwuję i takie mam, ale zawsze takie, z jednej strony fajnie, cieszę się, że ludzie uprawiają sport z psem, ale czasem obserwuję to jako coś bardzo ryzykownego. Dlaczego? No bo na przykład widziałem ostatnio pana jadącego na rowerze, obok którego biegł pies, a pan miał w nosidełku z tyłu na rowerze jeszcze takie no 4-letnie dziecko. I tak sobie pomyślałem, zapytamy tak gdzieś obok na przykład, no bo to się jednak zdarza w naszym cudownym, normalnym kraju, no to jednak byłoby to trochę trudne, co by się mogło wydarzyć. Tutaj musimy odnieść się do definicji sportu z psem. Czyli oczywiście można biegać sobie z psem, można brać psa ze sobą, kiedy jeździmy na rowerze. Jest tysiąc różnych aktywności takich, które są naturalne dla człowieka, których pies może nam towarzyszyć, a czym inną są takie typowe sporty, które możemy podejmować z psem, czyli na przykład niech to będzie agility, frisbee, nosework właśnie, czyli to węszenie, o którym wspomniałam, obedience, czyli taki sport polegający na posłuszeństwie takim sportowo-typowym. Tak, to są bardziej takie sporty nastawione na psa, tak? Nie to, że pies nam towarzyszy, a my coś robimy głównego, tylko właśnie tutaj pies jest jakby głównym elementem. Czyli tutaj też mamy treningi dopasowane konkretnie do psa, do jego możliwości w danym wieku, do jego temperamentu. To wszystko rozkłada się na etapy, wprowadza się stopniowo, więc jest to zupełnie czymś innym niż właśnie taka przebieżka, jeszcze zwłaszcza nie wiem, czy przejażdżka z dzieckiem na bagażniku, czy tam gdzieś tam, to tego nie rekomendujemy. Bezpieczeństwo przede wszystkim, tak? Tutaj wyobraźnia musi zadziałać. Muszę przyznać, że było to dość zaskakujące. Tak? Stanąłem dość wryty, jak zobaczyłem tą scenę, bo jednak właśnie mam wyobraźnię i sobie mogę wyobrazić bardzo różne rzeczy, które się mogą zdarzyć, mimo że piesek biegł rzeczywiście przy rowerze przepięknie, jakby. Nie podjęłybyśmy takiego ryzyka. Pies to jest nadal tylko psem, a już wiadomo, że jeżeli my się decydujemy na coś takiego, to super, a jeżeli jest dziecko jeszcze na tym rowerze, to już... Przy czym trzeba powiedzieć, że ogólnie jazda na rowerze w towarzystwie psa może być świetnym rozwiązaniem, tak. Tylko trzeba też zadbać o kilka aspektów. Przede wszystkim pies musi być w dobrej kondycji, musi być do tego przyzwyczajony. Jeżeli chcemy biegać z psem, który będzie dodatkowo przypięty na lince, na smyczy, no to musimy go też nauczyć tego, żeby nam nie wbiegał pod koła, bo to może być zwyczajnie niebezpieczne. I to konkretne miejsce, konkretne podłoże. Tak, pies nie powinien biegać po asfalcie, tak. Po twardym ze względu na stawy. Natomiast jeżeli jest to jakaś ścieżka, mamy dużo przestrzeni, to czemu nie?
No właśnie, to była ścieżka rowerowa, asfaltowa, więc jakby to rzeczywiście było dość, ale to się niestety coraz częściej zdarza. Muszę powiedzieć, że coraz więcej obserwuję niestety na ścieżkach rowerowych osób z psami i jakby no, kibicuję pieskom, ale osobom trochę średnio. Robsonac 222 w komentarzu z YouTube'a pisze: warto chyba wspomnieć, jak nauczyć psa uspokajającego dotykania, kiedy jest jeszcze szczeniak. Co to jest? Jest coś takiego? Mamy coś takiego? Tak, to jest nawet jedno z ćwiczeń, które my wprowadzamy na naszych zajęciach z psiego przedszkola. Szczeniaki mają dosyć sporą trudność z przechodzeniem z takiego stanu pobudzenia, na przykład zabawą z innymi psami albo przeciąganiem szarpakiem, do stanu wyciszenia, kiedy mają przez chwilę leżeć albo siedzieć spokojnie i nic nie robić. I wtedy często to, co my proponujemy, to na przykład wzięcie takiego szczeniaka na kolana albo kucnięcie sobie przy nim i zrobienie mu tak zwanej klateczki z rąk, czyli ograniczamy mu przestrzeń, dodatkowo jeszcze masując dosyć intensywnie klatkę piersiową. Wielu szczeniąt, no tutaj są różne reakcje, ale są szczenięta, które próbują przez kilkanaście sekund się gdzieś wyrwać, a potem jeżeli czują ten masaż, to one się tak wypuszczają i uspokajają. Czasami są szczenięta, które będą walczyć długo i one dużo dłużej im zajmie przyzwyczajenie się do takiego dotyku, ale wtedy są też inne strategie, można sobie radzić na inne sposoby, chociażby wykorzystując jakieś gryzaki, coś, co można wetknąć w paszczy dodatkowo, bo wtedy wiadomo, że jeżeli my przytrzymujemy psa, szczeniaka szczególnie, no to on często przekierowuje się na nasze dłonie i próbuje gdzieś tam podgryzać. Ale tak, taki spokojny dotyk to jest ważna. To też się przydaje, być może też o to chodziło w tym pytaniu, przydaje się w kontekście treningu takiego medycznego pod kątem różnych zabiegów weterynaryjnych, które mamy później, nie unikniemy ich. Więc jeżeli nauczymy psa tego, że spokojnie akceptuje też dotyk, jest spokojny w obrębie naszego ciała, tak, w takim kontakcie fizycznym, będzie łatwiej mu też zaakceptować to, że przytrzymujemy go przykładowo u weterynarza, jak trzeba jakąś kulkę w tyłek zrobić i niekoniecznie jest przyjemnie. No tak, to są chyba najtrudniejsze momenty dla każdego właściciela, właścicielki psa, wizyta u weterynarza i to, co tam się dzieje. Chociaż rozmawiałem też ostatnio jakiś czas temu z weterynarzem, który również napisał książkę właśnie o znowuż takiej weterynaryjnej stronie tej przyjemności. No i ta książka w 90% to jest to książka o ludziach, nie o zwierzętach. O tym, z kim się spotyka i z jakimi problemami się on spotyka. No ale właśnie, to jest bardzo ciekawy i chyba ważny temat, że można w jakiś sposób popracować z psami, żeby też te nieprzyjemne, oczywiście wiadomo, do końca czegoś się nie da wyuczyć, ale żeby te nieprzyjemne momenty też w jakiś sposób udało się przynajmniej zorganizować logistycznie. Tak, zdecydowanie, ale to tak jak wspomniałeś, to jest też praca z ludźmi i praca nad tym, jak my się zachowujemy, jeżeli idziemy do weterynarza. Jeżeli w nas jest dużo emocji, bo wiemy, że pies się będzie denerwował albo martwimy się, jak on tam zajmie się tę wizytę, to pies taki najczęściej jest takim naszym odbiciem lustrzanym, jeśli chodzi o emocje. Jeśli pies się denerwuje, jeśli opiekun się denerwuje, jest nerwowy, te ruchy są takie klepiące psa i mówimy, no uspokój się piesku, to ten piesek od razu wchodzi w taki dygot niepotrzebny, więc przede wszystkim praca nad sobą, koniecznie. Druga kwestia, starajmy się u weterynarza mimo wszystko ograniczyć ten czas, kiedy sam podejmuje decyzję na własną łapę. Chodzi mi o to, że jeżeli wchodzimy do gabinetu weterynaryjnego, to a pies się blokuje po wejściu, to będzie taka sensowna decyzja opiekuna, że jednak nie, idziemy teraz, nie musisz się tu blokować, bo to też narasta całe napięcie i niepotrzebnie te emocje rosną. Na pewno sama poczekalnia też nie jest najlepszym miejscem na to, żeby się witać z innymi psami, żeby się błąkiwały, żeby się bawiły, kotłowały ze sobą. Bo taki pies rozkręcony wchodzi później do weterynarza, który ma mu zajrzeć na przykład do zęby albo do uszu i ten pies sam w swoim pobudzeniu będzie jeszcze bardziej to przeżywał. Także to jest też kwestia takiego sensownego zarządzania przestrzenią i tym, w jaki sposób z tym psem pracujemy. Zawsze trzymam się zasady, że jednak jeżeli wchodzę z psem do poczekalni, to on jest bardzo blisko mnie, w mojej strefie. Często też w takiej klatce, o której Magda mówiła, czy klatka z rąk gdzieś tam w pobliżu
zero kontaktów z innymi psami, bo też nie wiemy, na co chore są pozostałe psy i też takie jasne dla psa komunikaty. Tak? Czyli jak masz być przy mnie, to jesteś przy mnie, a nie rozłazisz się na fleks po całej przychodni, która jest dostępna. No właśnie, często jako opiekunowie psów, tacy, którzy trochę może więcej wiedzą, czy trochę się nauczyli w międzyczasie, mam wrażenie, że jesteśmy odbierani jako takie osoby strasznie nieprzyjazne. No bo ja mówię do ludzi, że nie, to jest właściwie główne słowo, które powtarzam, jak idę z psem, to jest głównie nie, albo używam określenia, to bardzo zły pomysł. To już jak ktoś naprawdę bardzo chce do Tajfa jakby podbiec, zwłaszcza, że zdarzają się ludzie, którzy zupełnie tego nie zauważają, że łeb nad łbem psa to taki średni pomysł. Więc my mówimy albo nie, albo to jest zły pomysł, albo odciągamy psa, albo przechodzimy szybkim, zdecydowanym krokiem obok. To strasznie jest człowiek taki nieprzyjazny. Ale to też jest, mam wrażenie, efekt braku edukacji, braku świadomości ludzi w ogóle, czym psy są i nie są tylko po prostu pluszowymi, fajnymi stworkami, do których tam można się pozachwycać i iść sobie dalej, tylko to są żywe zwierzęta, które mają swoje potrzeby, swoje jakieś predyspozycje lub ich brak, więc... Różne problemy behawioralne, tak. Różne lęki, jakieś doświadczenia, które miały ze sobą. Także no, też trzeba to szanować. Rozumiem, jakie masz odczucia. Ja też często mówię, że to nie jest dobry pomysł, żeby głaskać moje psy w taki intensywny sposób. Pozwalam na to, jeżeli coś przykłótnie, jeżeli pies sam też nawiąże kontakt, ale bez przesady. No, to tak jak mówiłam, pies to nie jest dobro wspólne, więc dbajmy o to, żeby czuły się dobrze w tej przestrzeni, którą musimy dzielić z innymi. Tak, i oczywiście, jeżeli ktoś ma psa, który ogólnie jest socjalny i lubi dotyk innych ludzi, tak jak moja sztuczka Wesper, jeżeli ktoś ma ochotę ją pogłaskać, zazwyczaj mówię tak, proszę, bo wiem, że ona nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli widzę, że ktoś wyciąga ręce do mojego młodszego psa, to mówię, nie, proszę nie głaskać, bo on zazwyczaj jest tak podekscytowany, to jest jeszcze młody pies, że on potrafi z poziomu ziemi wyskoczyć tak, że człowiekowi buzę nabije swoim nosem, bo jest tak podekscytowany, więc tutaj raczej jestem asertywna, tak? Więc to nie o to chodzi, żebyśmy dla zasady wszystkim mówili nie, absolutnie. Tylko no też dostosowujmy i do tego sytuacji, do własnego psa, tak, do tego, co robimy w danym momencie. Więc okazuje się, że pies może nas bardzo wielu rzeczy nauczyć, właściwie nas. Czyli tak, co mamy? Asertywność, uważność. Proszę. Uważność taką, na to, co robimy. Bez pośpiechu, psy uczą nas tego, żeby żyć tu i teraz. O tym też takie były podziękowania główne dla naszych psów w książce, bo rzeczywiście tak jest. Jak idziemy na spacer, to one nie myślą o tym, co mają do załatwienia, do zrobienia i też uczymy się od nich, że warto czasem po prostu postać przy kałuży i w niej pociapać łapami i też jest super, tak? Więc to na pewno tego nas uczą. Uczą nas też konsekwencji. Tak, właśnie chciałam powiedzieć. Także przy solidnej dawce konsekwencji wszystkim się żyje łatwiej. A jeżeli ktoś jest bardzo niekonsekwentny, a ma psa, który bardzo mocno tych granic jednak wyznaczonych potrzebuje, to tutaj to może być dramatyczna sytuacja. No właśnie, to jest takie dość spore odkrycie, myślę, wbrew pozorom, że właśnie, że tak naprawdę to my musimy popracować nad sobą i nad naszym własnym zachowaniem, bo myślę, że większość z Państwa, czy większość osób, które bierze pieska, nawet mając jak najlepsze intencje oczywiście, nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, że tak naprawdę to sami będą musieli przejść przemianę wewnętrzną. Tak, oczywiście, że tak. I często to jest takie duże zderzenie z rzeczywistością, które nie jest łatwe, że nagle okazuje się, że okej, nie jest tak, jak sobie planowaliśmy. Ten piękny szczeniak, który miał być uzupełnieniem rodziny, jak w reklamie Velvetu sobie hasać przy nas i po prostu być kulą szczęścia, gryzie nas po nogach, niszczy rzeczy, wścieka się, ma psie głupawki. Dzieci nie mogą utrzymać go na smyczy, tak. bo je przewraca. No. Nie jest to tak różowo wcale. Jest, może zabrzmiało tak. To jako antyreklama posiadania psa, ale myślę, że jakby sporo osób patrzyło od tej drugiej strony, nie przez takie różowe okulary, że z psem jest tylko fajnie i przyjemnie, tylko no,
wszystko ma też swoje gdzieś tam ciemniejsze oblicze, że no nie każdy spacer z psem jest czystą przyjemnością. Albo inaczej, na tą czystą przyjemność trzeba sobie też zasłużyć i zapracować. No na przykład spacer z moją starszą suczką, tą Wesper, o której wspominałam dzisiaj kilka razy, jest przyjemny, bo ona sobie idzie na luźnej smyczy, idealnie komunikuje się tutaj na najlżejsze pociągnięcie smyczy, właściwie reaguje. To jest super przyjemny spacer. Natomiast spacer z moim młodszym psem, który jest niespełna roczny, to jest właściwie życie to trening dla nas, tak? Także o ile nie jest to spacer gdzieś zupełnie poza miejski, to tak naprawdę staram się cały czas skupiać na nim, żeby na przykład uczyć go, że okej, przejeżdżający rower nie ma dla ciebie znaczenia, nie musisz się na niego intensywnie wpatrywać w niego. Że ten pies tutaj, który idzie w naszą stronę, on nie będzie się chciał z tobą witać, także zawracamy, tak? Tutaj stoimy sobie przy pasach, czekamy na przejście, to usiądź grzecznie i poczekaj na swoją aż się zapali zielone światło i będziemy mogli sobie dalej iść. I to jest jednak sporo przyjemnej, ale mimo wszystko pracy, tak? Także z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Ja myślę, że to co... Pnęła. No. To jest takie... na pozycja, więc nie mogę z tym walczyć, wybaczcie. Dla Państwa, którzy nas nie będą widzieć, a nas tylko słyszą, Bercik właśnie się położyła na Katarzynie i rzeczywiście przesłodko, więc mamy tutaj problem z utrzymaniem właśnie konsekwencji i równowagi w tej rozmowie, ale to fajnie, bo fajnie, że coś nas wybija z rytmu też czasem wieczorem. No i ja powiem tak, że to co mówiłaś o tym, że możemy przestraszyć kogoś przed posiadaniem psa, ja jestem osobiście bardzo za przestraszaniem osób przed posiadaniem psa, jakby, bo to też może bezpiecznie właśnie powiedzieć też o tych właśnie wszystkich negatywnych stronach, o tym wychodzeniu o czwartej nad ranem, bo piesek chce kupkę przez 3 dni, tak, bo ma jakieś rozwolnienie, o tych wszystkich rzeczach, które i że to zabiera bardzo dużo umysłu. Ja dużo podróżuję z Tajfem i muszę powiedzieć, że około 40% moich sił, jakby uwagi i wszystkiego jest skoncentrowanych na psie, zwłaszcza w nowym środowisku. No to to tak fajnie bardzo wygląda, że o, przyjechał z psem i to takie fajne, ale to jest dla mnie dodatkowy etap. Tak, zgadza się. I tutaj to, co powiedziałeś, że ty też myślisz o tym, żeby wyjechać bez psa, żeby zrobić sobie od niego urlop. My same też tak czasami robimy. Tak? Sporo naszych wyjazdów to są wyjazdy z psami, ale też zdarza nam się zostawić i wyjechać bez nich, bo wtedy ten wyjazd jest zupełnie inny. A też no, jednak jak już są z nami, to też staramy się zadbać o ich potrzeby i o to, żeby im było dobrze i żeby one nie przeszkadzały innym ludziom dookoła. Także jest to, może być to spore wyzwanie. I też nie wszędzie, umówmy się, nie wszędzie z psem warto wyjeżdżać. Jeśli to jest jakiś city break, gdzie jedziemy zwiedzać, siedzieć w knajpach, imprezować, albo nie wiem, planujemy siedzieć na plaży od rana do wieczora, a upał jest taki, że samemu ledwo wytrzymać, to dla psa nie są to warunki, w których powinien przebywać. To nigdy nie będzie komfortowe. Więc gdzieś taka równowaga między tymi wyjazdami z psem i bez psa na pewno się przydaje. No tak, zabieranie psa do Sopotu, co kiedyś przećwiczyłem ze względów zawodowych, potrzeby zawodowej, wizyty na festiwalu literackim w Sopocie, który bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo was lubię, ale przejście z psem przez 5 metrów Monciaka to było coś mentalnie potwornego w ogóle dla mnie. Ale właśnie z psami na naszym turnusie książkowym, jak pisałyśmy, też w Sopocie, ale kiedy to było? W lutym. Tak, i było idealne. Rewelacja. Puściutko, śnieg na plaży, psy mogły hasać. Festiwal literacki Sopot jest w połowie sierpnia, więc możecie sobie wyobrazić, jakie cudowne tam niespodzianki czekają właścicielki psów. Jeszcze pytanie od Państwa. Waldek pyta, chociaż ja muszę powiedzieć, że ja tego pytania nie do końca rozumiem, ale może jednak Panie zrozumieją. Co Panie sądzą o rasie owczarek kaukaski? Duże pieski. Stróżujące. Miałam kiedyś Kaukaza, był wspaniały, jako pies stróżujący, więc to tutaj no, odsyłam. Raczej nie będzie lubił sąsiadów. Tak, nie jest to taki pies, który jakoś tam specjalnie do towarzyskich należy. No, sugerujemy, jeżeli to jest pana Waldka docelowy jakiś tam typ, jeśli chodzi o psa, no to warto się kontaktować przede wszystkim z hodowcami, poznać te psy, zobaczyć jak one funkcjonują. Poznać co najmniej kilka psów tej rasy i wtedy sprawdzić, czy to jest na pewno pies dla nas.
No widzicie, z psami jest, sami jest lepiej niż ze związkiem, bo z psami można spróbować z kilkoma zobaczyć, a ze związkami to niestety, ale bierzecie albo nie bierzecie w ciemno i tyle. No nie, no może trochę popróbować wcześniej, ale to jest bardziej skomplikowane. Tak czy inaczej bardzo polecam pieski, a ja Państwu, ponieważ już zbliżamy się do końca godziny bez fikcji, tym razem o pieskach i w ogóle z pieskiem Bercikiem w udziale, która wzięła udział właściwie, bo tak, tutaj komplikowanie tak. Jest takie, że Bercik nie jest Bercim, a jeszcze jest suczką do tego, więc jak widzicie, skomplikowanie świata w godzinie bez fikcji dalej występuje i skomplikowanie opisu, więc... Nie ma wszyscy... tym problemu, także wiesz, ona to jest lepiej. Ci wszyscy z Państwa, którzy byli oglądali nasz program o języku i osobach niebinarnych, bardzo serdecznie polecam. Bardzo po takim programie łatwo sobie ułożyć, że Bercik może być suczką, więc zapraszam do 10 bodajże odcinka Godziny Bez Fikcji, a dzisiaj w Godzinie Bez Fikcji gościniami były Magdalena Hordyska i Katarzyna Migdał, autorki Tutaj mi światło niestety bardzo odbija przewodnika, poradnika Pies w mieście, który serdecznie polecam wszystkim, którzy myślą o pieskach, mają pieski i mieszkają w mieście, czyli bardzo dużej liczbie osób w tej chwili i możecie się wiele nauczyć, ale też możecie się przekonać do tego, że po prostu trzeba pracować. Ciężka robota przed wami. Ale jaka przyjemna. Jak właśnie, żeby ta puenta była taka pozytywna. To jest bardzo, bardzo przyjemna praca. Więc, warto. Warto, warto. Ale miejcie na uwadze, że się narobicie. Zatem bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu, a za tydzień będziemy rozmawiać o tym, jak pomagać ludziom tym razem, jak pomagać imigrantom, imigrantkom, jak rozmawiać o problemach imigracyjnych, jakie to są problemy. Będziemy rozmawiać z przedstawicielem grupy Nomada. Zresztą sami Państwo za tydzień usłyszą o godzinie 21 w Resecie Obywatelskim w godzinie bez fikcji. Ja się nazywam Wojciech Szot i bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dobrej nocy. Reset Obywatelski.